tym roku, w odróżnieniu od lat poprzednich, po raz pierwszy uroczystość związana z wręczaniem nagród Roku Gminy Kłodzko Ranunculus Penicillatus, czyli Jaskrów 2012, odbyła się w historycznej scenerii Pałacu w Żelaźnie. Gimnazjum publiczne w Kłodzku było tym miejscem wręczania nagród od samego początku. Natomiast nadarzyła się okazja, od słowa do słowa, tutaj z właścicielami pałacu udało nam się porozumieć, za co serdecznie dziękuję, bo właśnie w tym miejscu, w tych wnętrzach i w tym parku, który tutaj widzimy obok, ta atmosfera jest niepowtarzalna i dodała atrakcyjności całej gali. Przyznam szczerze, że bardzo mnie ta decyzja ucieszyła, że wójt zdecydował zrobić taką wielką galę wręczania nagród w naszym pałacu. Jesteśmy właścicielami tego pałacu dopiero od kilku miesięcy, więc tym bardziej to była dla nas zaskakująca decyzja, bo jeszcze jesteśmy w fazie remontów, ale bardzo się cieszymy. Współpraca z wójtem zaczyna się układać bardzo dobrze i myślę, że nie jest to pierwsza impreza i wiele będzie kolejnych. Wręczanie nagród Jaskrów w gminie Kłodzko trwa już od 2001 roku. Nagroda ta ma na celu wyróżnienie osób i firm, którym zależy na rozwoju i promocji gminy Kłodzko. W tym roku w każdej kategorii co najmniej dwa podmioty były zgłoszone. Mieliśmy w sumie 8 kategorii, około 20 kandydatów. Z względów formalnych dwie kandydatury nie zyskały nominacji, ale myślę, że będą mogły powalczyć w kolejnym rozdaniu. Na terenie gminy Kłodzko cieszę się z tego bardzo, nie brakuje ciągle osób, które warto w ten sposób wynagrodzić, a z drugiej strony są inne osoby, które potrafią, chcą zgłaszać tych swoich, jak powiem, sąsiadów, osoby, z którymi współpracują, osoby z osiągnięciami w zakresie kultury, edukacji, sportu. To tworzy taki niepowtarzalny koloryt, z którym, tak powiem, gminie Kłodzko do twarzy jest. Uroczystość wręczenia nagród Roku Gminy Kłodzko odbyła się w sali balowej, na którą przybyła dość liczna grupa osób. Wśród zaproszonych gości był senator RP Stanisław Jurcewicz. Bardzo cenna inicjatywa, zresztą już 12 lat, która przetrwała. Należy ją kontynuować, wyróżniać. Proszę zobaczyć, jakie emocje, jakie wspaniałe zaskoczenia. Są i też elementy kultury, elementy finansowania różnych dobrych rzeczy na rzecz społeczności lokalnej, ale także przemysłu, wytworów. Bardzo ważne tak trzymać i myślę, że wspólnie powinniśmy pogratulować gminie, że taką inicjatywę kontynuuje. Nie zabrakło również byłego wójta gminy Kłodzko, Ryszarda Niebieszczańskiego. Wydaje mi się, że chciałby trochę więcej ludzi przyjechać, jest ta ilość miejsc ograniczona, no ale to wybór wójta i myślę, że warto było spróbować, żeby pokazać, że taki obiekt jak zamek w Żelaźnie jest, funkcjonuje, bo przecież przez wiele lat nie funkcjonował, a że warto będzie tutaj zajrzeć i poglądać. Nagrody Roku Gminy Kłodzko za 2012 rok wręczono w 8 kategoriach. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymywali dyplomy oraz prestiżowe kryształowe statuetki. Do kategorii Inicjatywa, Projekt, Produkt Roku zgłoszono 3 podmioty gospodarcze. Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko za projekt Bajeczne Animacje Kulturalne. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu za powstanie Lapidarium na Cmentarzu w Starym Wielisławiu. Zespół Marzenie za projekt Lato na Ludowie. Żelazno 2012. Tą kategorię wygrał zespół Marzenie z Żelazna. Jest to wielkie wyróżnienie w gminie Kłodzko. Jest to wielkie wyróżnienie dla mojego zespołu, dla strażaków z Żelazna, dla mieszkańców Żelazna, dla księdza proboszcza, dla wszystkich ludzi, którzy zrealizowali Lato na Ludowo, dla wszystkich sponsorów, którzy nas wspomagali, bo nie mieliśmy złotówki, a jednak Lato na Ludowo się odbyło. Dla Radia Wrocław, które nas wspierało, które nas propagowało na swojej antenie. I myślę, że dla wszystkich zespołów ludowych, dla stroju ludowego, dla tradycji ludowej i dla mnie osobiście jest to naprawdę wielkie wyróżnienie. Cieszymy się bardzo z tej nagrody. Kategorię Przedsiębiorca Roku wygrała firma EcoTeam z Krosnowic, której właścicielem jest Mirosław Godzieszka. Kategorię Sponsor Roku wygrał Jacek Adamczyk, reprezentujący firmę ogólnobudowlaną z Kłodzka. W kategorii Najlepsza działalność edukacyjno-kulturalna NGO zgłoszono jeden podmiot gospodarczy,
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji gminy Kłodzko oraz dwie osoby, Halinę Jurak i zespół Górnianki oraz Grzegorza Ozimka, reprezentującego Miejski Klub Sportowy Taekwondo Bystrzyca Kłodzka. Tę kategorię wygrała Halina Jurak i zespół Górnianki. Ta nagroda ma dla nas bardzo wielkie znaczenie. Jesteśmy, bardzo się cieszymy tym i daje nam dużo motywacji do pracy. Bardziej będziemy pracować i żeby tą nagroda jakoś była takim napędem do tej pracy, żeby to pokazywało to, że my jesteśmy tej nagrody warci. Zwycięzcą kategorii Społecznik Wolontariusz Roku została Marta Brogowska, sołtys wsi ze Starego Wielisławia. W kategorii Osobowość Roku zgłoszono 3 osoby. Mariolę Nakwasińską, sołtys wsi Szalejów Dolny, Halinę Puk, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Krosnowicach i Konrada Kulbakę, mieszkańca gminy Kłodzko, zdobywcę licznych ważnych wyróżnień w taekwondo. Tę kategorię wygrała Halina Puk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Krosnowicach. Ja myślę, że jest to takie wynagrodzenie za tą pracę, którą robimy na rzecz naszej wioski, naszej gminy, naszego województwa, no i międzynarodową, bo jeździmy też do Czech z różnymi prezentacjami i ze śpiewem. I myślę, że to jest takie podsumowanie tego wszystkiego, za co niezmiernie się cieszymy. Jest to taka mobilizacja do dalszej aktywnej pracy. W kategorii Złoty Jaskier za promocję nominację otrzymał Janusz Puszczewicz, redaktor naczelny portalu internetowego Ziemia Kłodzka, zespół Podzamek Boys oraz strona internetowa wsi Stary Wielisław. Tę kategorię wygrał zespół Podzamek Boys. Zespół funkcjonuje już kilkanaście lat. Tak naprawdę jego działalność skupiała się w początkowych latach do działalności między domami pomocy społecznej, między osobami niepełnosprawnymi. I dużym pragnieniem moim i życzeniem było, aby oni, mieszkańcy domu, wyszli swoją twórczością, wyszli na zewnątrz. Ta nagroda dla mnie osobiście ma wielkie znaczenie, ponieważ 5 lat, jak mnie namówił nasz pan dyrektor domu pomocy społecznej Zbigniew Tur, Tadeusz, chodź do mnie, poprowadzi zespół. W tym roku mija równe 5 lat. I z tego miejsca tę nagrodę, która jest naprawdę bardzo dla nas ważna, dla mnie szczególnie, chciałem podziękować swojej małżonce, dzieciakom i rodzinie za to, że czasami prof. tatusia w domu nie ma, ale warto, żeby go nie było, kiedy się otrzymuje właśnie taką cenną nagrodę. Dziękuję. A zegar daje znak, nie zatrzymasz go i tak. Ostatnią nagrodą był jaskier specjalny, którą otrzymał zespół Kumy z Krosnowic za wieloletnią działalność na rzecz gminy Kłodzko. Pomiędzy wręczaniem nagród w poszczególnych kategoriach odbyły się krótkie występy artystyczne uzdolnionej młodzieży z gminy Kłodzko w osobach Pauliny Kowalewskiej czy Karoliny Majorczyk. Pozwolę sobie powiedzieć, że to pierwszy sukces tej gali, że publiczność dopisała. Byliśmy przygotowani na 100 miejsc siedzących i no cóż, trzeba było dostawiać krzesła, dlatego że nie wszyscy mogli usiąść. Ale to może dzięki temu też, że część osób, które tutaj było kandydatami, także ubiegłoroczni laureaci, przyjechali po prostu z najbliższymi, z rodzinami, z przyjaciółmi i cieszy mnie, że to grono chce się spotykać i że ponownie właśnie tutaj w Żelaźnie dopisała frekwencja i tak dużo osób przyjechało. Jakie plany na przyszłość? Czy za rok również tutaj się spotkamy? Tego jeszcze nie wiadomo. Myślę, że porozmawiamy w gronie kapituły. Będzie czas na podsumowanie, na refleksję. Ja mogę sobie wyobrazić, że za rok tutaj właśnie w tym miejscu, no oczywiście muszę to wszystko jeszcze też uzgodnić z właścicielami, bo o tym jeszcze nie rozmawialiśmy. Ocenimy po prostu tą galę, ocenimy, czy wpisuje się w ocenie też współwłaścicieli, w ducha tego miejsca. Byłoby mi bardzo miło, gdyby jeszcze gdzieś kolejna gala mogła się też odbyć tutaj w Żelaźnie. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.